Przemysław Babiarz, witam Państwa. Sport jest szkołą wartości moralnych, wychowania do odwagi, do przezwyciężania lenistwa i zaniedbań. Słowa Ojca Świętego skierowane do olimpijczyków po igrzyskach w Los Angeles, aktualne na zawsze. Świat sportu żegna i składa hołd Janowi Pawłowi II. Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie. To tutaj sportowa rodzina pożegnała dziś Ojca Świętego. Pierwszego papieża, który tak mocno podkreślał chrześcijańską rolę sportu. Misją sportu jest radość, a nie strach, rozrywka, a nie przerażenie, solidarność, a nie nienawiść, braterstwo, a nie podział. Takie słowa wypowiadał do nas w czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II. Słowa Ojca Świętego dla wielu sportowców były otuchą i drogowskazem. Dzięki niemu mogli kształtować swoje nie tylko sportowe życie. Myślę, że Ojciec Święty mówił o wielu wartościach w ogóle w swoich wystąpieniach, takich ogólnoludzkich. I również to się przekłada na sport, być uczciwym, walka fair. Do tego braterstwo, pokój i solidarność. Do takiej rywalizacji nawoływał przez wszystkie lata swego pontyfikatu Jan Paweł Wielki. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom. To wszystko należy do cnót sportowca. Ojciec Święty prowadził ze sportowcami otwarty dialog, bo znał zagrożenia, jakie niesie ze sobą współczesny sport. Ale wierzył też, że sport budzi zaufanie i daje nadzieję. Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II wielokrotnie spotykał się ze sportowcami. Wtedy najczęściej on mówił, oni słuchali. Co zmieniło się w ich życiu pod jego wpływem, jak teraz przeżywają odejście pierwszego kibica? Papież swoją osobą, swoim przykładem dał nam wszystkim do zrozumienia, że ten świat może być lepszy, tylko po prostu trzeba chcieć. Tak wielka szkoda, że tego człowieka już nie ma wśród nas, nie ma tego największego Polaka, któremu tak naprawdę wiem, że zawdzięczamy to wszystko, gdzie jesteśmy, w którym miejscu i kim możemy być. Dał nam wiarę w to, żebyśmy wierzyli to, co robimy, żebyśmy po prostu częściej się modlili do Pana Boga i żebyśmy często byli z Nim. Wiemy, jak żyć. Pokazał nam drogę, pokazał nam szlak, przetarł ten szlak i chcemy być naprawdę, jesteśmy za to wdzięczni. Mam nadzieję, że ta wysoko zawieszona poprzeczka będzie atakowana przez nas, że tak użyję takiego sformułowania wielokrotnie i chciałbym mieć również taką nadzieję, że coraz częściej, a może zawsze będzie pokonywana. Chciałbym powiedzieć, żeby jednak tam z góry modlił się za nas i patrzył. Musimy sobie jak gdyby uświadomić to, co on nam przekazywał, to co głosił, to co mówił. I jeżeli o tym będziemy pamiętać, wydaje mi się, że nam się będzie lepiej i łatwiej w życiu żyło. My sportowcy jesteśmy na pewno dumni z tego, że papież tak mocno był kojarzony ze sportem i taką wielką wagę przywiązywał do tego, czym jest sport i jak nas kształtuje. To takie paradoksalne jest, że ta śmierć, wydaje mi się, spowoduje większą solidarność, patriotyzm, pogłębi tożsamość narodową. Może zbyt wysoka cena, ale wydaje mi się, że taka jest cena posłannictwa. Ze zrozumiałych względów we wtorek i środę nie transmitowaliśmy meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Wczoraj Chelsea pokonała Bayern Monachium 4-2, a Milan wygrał 2-0 z Interem. Skróty w sobotę w jedynce o 23.55 oraz w niedzielę w dwójce o 9.05. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.